Witam Was serdecznie, nazywam się Izabela Chnomyc i jestem położną. Z tej strony Aleksandra Jędrzejewska, ja również jestem położną i razem witamy Was w takim filmie, gdzie postanowiłyśmy porozmawiać sobie trochę o takiej rzeczywistości poporodowej. Ze względu na to, że często spotykamy się z pacjentami po porodzie, chociażby na wizytach patronażowych, no i widzimy, co tam się dzieje. Często ta rzeczywistość z dzieckiem trochę Was zaskakuje, więc chcemy tym filmem odczarować, jak to może wyglądać, no bo po prostu nie zawsze jest kolorowo i czasami zdarzają się momenty, które są trudniejsze i jest to absolutnie normalne. Pani Izo, jakie są Pani doświadczenia? No tak, to jest fakt, że jest bardzo, najczęściej jest rozczarowanie niestety na początku, ale to też jest Wasze nastawienie troszeczkę. Ja wiem, że tutaj pracując nawet z nami w Szkole Rodzenia, cieszycie się nadejściem tego momentu, kiedy urodzi się Wasza pociecha. Ćwiczymy tutaj na lalkach. Potem wiadomo, dziecko się porusza, lalka leży spokojnie, możemy ją ubrać, możemy rączkę swobodnie dogiąć, nóżkę też. Nie ma tego takiego lęku, strachu. Jeżeli już mamy nasze maleństwo, to zaczynają rączki nam się trząść troszeczkę. Boimy się tą rączką, nóżką ruszać, a naprawdę nie ma czego, uwierzcie mi. Dzieci są bardzo elastyczne i się dopasowywują, naprawdę. Tylko nie robimy tego na siłę, że dziecko nam się napnie, to puść na chwilę. Ono zaraz rozluzuje tą rączkę, wtedy ją weź i możesz włożyć do rękawka. Jesteś rozczarowany, bo okazuje się, że dziecko nie jest tak, że dziecko ciągle śpi 3 godzinki, potem je szybciutko, najlepiej 15 minut i znowu macie wolny czas, dziecko od razu zasypia. Takie dzieci zdarzają się. Miałam takie. Ale się zdarzają, zobaczcie, czyli to są w zasadzie wyjątki. To są dokładnie wyjątki. Miałam, nawet teraz jestem w trakcie patronaży, gdzie faktycznie chłopak po prostu je, śpi. Jak mu coś nie pasuje w pieluszce, to też się odzywa. Po zmianie pieluszki, po nakarmieniu ponownym, czy przestawieniu chociaż na chwilę, żeby wyciszyć, uspokoić, zasypia po prostu od razu. Także zdarzają się, ale często jest tak, że wchodzą jakieś inne problemy. Wy te problemy po prostu bardzo ogólnie powiększacie. Tak? Nie potraficie, jak ja to zawsze mówię, macie problem z cieszeniem się macierzyństwem. Nastawiacie się na coś innego, nie nastawiajcie się, zobaczymy, co ten los przyniesie. Jak te dzieci, jakie dziecko Wam się trafi, czy ono będzie spokojne, czy ono będzie miało jakieś problemy, o czym zaraz Ola Wam powie, jakie te problemy mogą wystąpić. Mhm. Także tutaj naprawdę musimy podejść tak na spokojnie. Tak, ja myślę, że też właśnie takim problemem, który może tutaj występować, to, że my sobie układamy pewien taki scenariusz, jak to będzie w naszym wypadku wyglądało. Od tego, że planujemy sobie absolutnie od A do Z cały poród, cały połóg, kwestie karmienia piersią, być może jeśli na to się decydujemy, no i na to, jakie to dziecko będzie. Nie wszystko jesteśmy w stanie zaplanować, a w zasadzie, słuchajcie, naprawdę mniejszość jesteśmy w stanie zaplanować od samego porodu, bo są rzeczy, które potrafią nas po prostu zaskoczyć, więc już od samego początku polecam Wam po prostu przemyśleć sobie takie różne scenariusze, że nie zawsze będzie to super taki poród naturalny, wertykalny, bardzo aktywny. Czasami same zobaczycie, że po prostu no życie, tak to gdzieś wychodzi już w trakcie samego porodu, że same możecie czuć się trochę zaskoczone, że na przykład potrzebowałyście jednak mimo wszystko się położyć. Mimo, że szłyśmy z taką myślą, że będziemy właśnie chodzić po sali porodowej, tam na piłce ruszać biodrami, pod prysznicem część porodu spędzić. Naprawdę trochę nastawcie się na taki żywioł i na to, że zobaczymy, jak będzie. To jest, zobaczcie, sama kwestia porodu. Później jest połóg. Każda z nas przechodzi go zupełnie inaczej. Czasami ten połóg jest dla nas bardzo taki, bym powiedziała, delikatny, łagodny i tego nam wszystkim życzę, ale czasami znowu są takie kwestie, które potrafią nas trochę zaskoczyć, od bólu rany przez być może jakieś nieprawidłowości w jej gojeniu się, po prostu takie gorsze samopoczucie, gdzie musimy dać sobie trochę czasu, żeby dojść do siebie.
Do tego kwestie laktacji, słuchajcie. Laktacja to jest absolutnie temat rzeka i na to naprawdę nigdy w 100% się nie przygotujemy. Myślę, że też z takiego naszego doświadczenia chyba najwięcej pytań jest właśnie o to karmienie piersią. Że miało być tak, a dlaczego to dziecko zupełnie w ogóle wychodzi mi z tego schematu, który ja sobie założyłam? Więc znowu trochę dajemy sobie takiej elastyczności i taką przestrzeń w głowie, że zobaczymy jak będzie. Kiedyś usłyszałam takie zdanie, niczego nie oczekuj. I to jest chyba, słuchajcie, najlepsze, co możemy Wam poradzić właśnie na ten okres połogu i na ten czas z maluchem. Zobaczycie, jak będzie. Zobaczycie, jakie Wasze dziecko będzie. Przede wszystkim dajcie sobie czas, cierpliwość, dajcie sobie taką przestrzeń, żeby z tym maluchem się poznać, bo dziecko jest w zupełnie nowym środowisku. Jest otoczone przez masę różnych bodźców, których nie było w życiu płodowym, więc dzieci się denerwują. Wy nie będziecie wiedzieć, o co chodzi, bo dziecko jest przebrane, dziecko jest nakarmione, powinno spać, a po prostu płacze. I co teraz? Więc będą takie sytuacje, gdzie nie będziecie wiedzieć, o co chodzi, no i to jest po prostu normalne. Tak, jak najbardziej. To jest zupełnie normalna rzecz. Słuchajcie, może tak tutaj, Olu, tak powiem z mojego doświadczenia, że tak mniej więcej po miesiącu, półtorej, wy troszeczkę już będziecie inaczej patrzeć na to dziecko. Będziecie rozpoznawać jego płacz. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że dzieci płaczą inaczej, jak są głodne, inaczej, jak mają mokrą pieluchę, a krzyczą, wręcz wrzeszczą wtedy, kiedy je coś boli. I z takimi problemami też możecie się spotkać, bo jak wiecie, występują różne alergie, na pewno dużo na ten temat ci teraz mówi, więc też słyszałyście. Dodatkowo u Was następuje taki szał hormonów, jakbym to nazwała, poporodowy, bo słuchajcie, 9 miesięcy Wasze ciało, Wasze hormony pracowało pod to, żeby dziecko prawidłowo się rozwijało, żeby nie było żadnych zagrożeń, żeby wszystko było ładnie. Teraz mamy tylko 6 tygodni na to, żeby praca Waszego ciała, jak praca hormonów, wróciła do stanu sprzed ciąży. Zobaczcie, jaka to jest przestrzeń. 9 miesięcy, 6 tygodni. To wiadomo, że to naprawdę będzie. Także tutaj duże znowu wsparcie oczywiście partnera. To jest bardzo, bardzo istotne, żeby Was wspierał. Będziecie miały takie dni, gdzie będziecie siedziały, popłakiwały, a będzie taki dzień, że będzie euforia, bo dziecko ci mi grzecznie spało, miało lepszy dzień. Te dzieci też mają raz lepszy dzień, raz gorszy dzień. To jest po prostu żywa istota. I w ten sposób macie się patrzeć na to dziecko i uczyć się radości z macierzyństwa. Każdą tą dobrą chwilę naprawdę świętować. Przytulać to dziecko, dawać mu dużo miłości, też będzie inaczej, ale myśląc również o sobie. I tu bardzo istotna rzecz, jeżeli będziesz miała ten dół, to co powinnaś zrobić? No tutaj słuchajcie, no na pewno trochę też zależy, co się będzie działo, bo przejdziemy sobie może od takich najmniejszych i najbardziej fizjologicznych rzeczy, czyli chociażby właśnie takich huśtawek nastroju, które są związane właśnie z tą burzą hormonów, o których Pani Iza tutaj wspomniała. Mhm. To jest naturalne, to jest fizjologia naszego połogu. Wszystkie zmiany, które w ciąży miały szansę zadziałać, one muszą po prostu teraz gdzieś tam się zmniejszyć i te hormony po prostu buzują, pracują. Więc my możemy naprawdę czuć taką huśtawkę, teraz jest dobrze, za chwilę łzy lecą, w zasadzie nie wiem dlaczego. To jest normalne, to nazywamy często takim baby bluesem, który występuje u nawet 80% pacjentek, więc możemy się spodziewać, że u nas to wystąpi. Ale jeśli widzicie, że tak jak tutaj też było wspomniane, tracicie taką radość z tego macierzyństwa i bardzo dużo rzeczy Was przytłacza. W zasadzie nie jesteście w stanie już się cieszyć tym, że dziecko jest z Wami. Być może jesteście zdołowane, bardzo przytłoczone tą sytuacją. To nie ma co czekać. To po prostu trzeba skonsultować z psychologiem, psychiatrą, psychoterapeutą. Naprawdę już teraz myślę, że też ta świadomość jest na tyle duża, że już coraz mniej, mam nadzieję, wstydzimy się takich specjalistów, bo oni po to są, żeby nam pomóc. To zdrowie psychiczne jest absolutnie najważniejsze, słuchajcie. I nawet czasami jedno spotkanie, jedna rozmowa potrafi Wam tak dużo wnieść dobrego do tej rzeczywistości poporodowej, że naprawdę widzimy takie zmiany u naszych pacjentek chociażby
na przestrzeni kilku wizyt patronażowych, że wystarczył jeden telefon. Często są to takie miejsca też, gdzie bezpłatnie możecie się skonsultować ze specjalistą, przegadać pewne rzeczy i po prostu już jest lepiej. Więc pamiętajcie o tym, korzystajcie. Trudne momenty mogą się zdarzać, ale jeśli czujecie, że nie jest dobrze, nie cieszycie się z tego macierzyństwa i być może tych chwil po prostu trudniejszych jest za dużo, to nie ma co czekać. Po prostu spróbujcie poprosić o pomoc. Tutaj też istotne jest, żeby wybrać tą położną środowiskowo-rodzinną, która do Was przyjdzie, będzie przychodziła po porodzie. Ona też będzie z Wami rozmawiała. Może ona będzie mogła Wam pomóc w tych trudniejszych chwilach. Wyjaśni Wam, jak to funkcjonuje, co się dzieje, co może być przyczyną tego, że nie radzicie sobie w pewnym momencie z własnym dzieckiem, bo to Was najbardziej trapi. A to naprawdę nie jest nic złego. To jest wręcz, bym powiedziała, norma. Każda gdzieś tam taki etap w swoim życiu już właśnie ze swoim maluszkiem na świecie będzie miała. I myślę, że to chyba na dzisiaj będzie wszystko. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmiku. Jeśli macie jakieś pytania, wątpliwości, czy być może jesteście właśnie troszeczkę w takich trudniejszych momentach i potrzebujecie tego wsparcia, śmiało do nas piszcie, czy to tutaj w komentarzach. Znajdziecie też nas chociażby w przestrzeni Instagrama, więc jesteśmy po to, żeby Wam też pomóc. Mamy nadzieję, że to, co dzisiaj powiedziałyśmy, troszeczkę Was wesprze na duchu, tak żebyście wiedziały, no, że tak ta rzeczywistość po porodzie po prostu może wyglądać i każda z nas boryka się z jakimiś trudniejszymi momentami. Dziękujemy Wam bardzo. Dziękujemy. Zasubskrybujcie nasz kanał i mam nadzieję, że do zobaczenia. Do usłyszenia.